Polsat przekazał niezwykle smutne wiadomości o śmierci słynnego perkusisty jazzowego. Jimmy Cobb był ostatnim żyjącym członkiem legendarnego zespołu Milesa Davisa. Informacje o odejściu muzyka przekazała żona, wielbiciele artysty, z całego świata są w żałobie. Polsat przekazał niezwykle smutne informacje, nie żyje Jimmy Cobb. Jimmy Cobb od dziecka fascynował się jazzem i, jak przyznawał w wywiadach, słuchał tej muzyki nocami na długo przed tym, jak sam zaczął grać. Krokiem milowym w jego karierze okazało się spotkanie z saksofonistą Cannon Ballen, Adderleyem, który z kolei przedstawił jego osobę Milesowi Davisowi. To był początek ich wieloletniej współpracy, dzięki której Cobb mógł wziąć udział m.in. w nagraniu jednej z najlepszych płyt jazzowych w historii muzyki pod tytułem Kind of Blue, która ukazała się w 1959 roku i do dziś jest najlepiej sprzedającym się albumem jazzowym na świecie. Wiedzieliśmy tylko, że był cholernie dobry, mówił z uśmiechem Jimmy Cobb po albumie Kind of Blue. Jimmy Cobb w chwili śmierci miał 91 lat, zmarł na raka. Płuc o śmierci muzyka poinformowała jego żona, Eleana T. Cobb. Legendarny perkusista zmarł w niedzielę 24 maja 2020 roku. W chwili śmierci miał 91 lat. Jako przyczynę zgonu podano nowotwór płuc. Był ostatnim żyjącym członkiem słynnego zespołu Milesa Davisa, choć w trakcie swojej wieloletniej kariery grał również z innymi wybitnymi muzykami, to jest Dinah Washington, Dizzym Gillespie, Billiem Holidayem czy Stanem Getzem. Na swoim koncie perkusista ma również kilka solowych płyt. Ostatni raz na scenie pojawił się w 2017 roku, zagrał na festiwalu jazzowym w Albuquerque, w Nowym Meksyku. Jego występ przyciągnął tłumy fanów, którzy przeczuwali, że być może będzie to ostatnia, albo jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć legendę jazzu na żywo. W tym miesiącu fani jazzu pożegnali innego słynnego perkusistę. Na początku miesiąca informowaliśmy o odejściu jednego z pionierów gatunku afrobeat, Tonego Allena. Źródło: Polsat News. Następny artykuł.